Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam na kibolskie relacje z niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. 40-lecie tczewskiej Arki. Hit w Łodzi bez kibiców gości. Dobry pokaz Piro Radomiaka. Zapraszam na piknik. Stomilowcy do Głogowa wybrali się autokarem i dwoma furami. Ich skład wyjazdowy stanowiło 56 fanów OKS-u i 12 kiboli Petrochemii. Większość przyjezdnych weszło na sektor gości, gdzie wywiesili dwa płótna. Kilka osób z zakazami oglądało mecz w pobliskim barze. Stomil prowadził w pierwszej połowie całkiem dobry doping. Chrobry wystawił na tym meczu 150-osobowy młyn. Na trybunach tego dnia zawiało nutką przeszłości, gdyż płot został udekorowany 7 oldschoolowymi fanami, a prezentacja ultra składała się z małych papierowych transparentów z napisem Chrobry, które były prezentowane jeszcze za czasów starego stadionu w Głogowie. Frekwencja na tym meczu wyniosła 1400 widzów. W niedzielne popołudnie Grudziądz wizytowała blisko 600-osobowa grupa kibiców gości. Miedziowi, którzy przyjechali na swój mecz w 180 głów, byli wspierani przez 350 ziomków z Zawiszy i 20 kiboli gdyńskiej Arki. Na sektor weszli głównie ci, którzy byli wpisani na listę wyjazdową, przez co część kibiców została pod bramami. W klatce zawisły 3 płótna Zagłębia i 2 fany Zawiszaków. Fani Olimpii wystawili na tym meczu solidny młyn, który w drugiej części spotkania zaprezentował biało-zielone flagowisko i transparent. Wielu odeszło, a my wciąż wierni swoim barwom. Gospodarze prowadzili doping przez całe spotkanie, który wzmógł się po drugiej bramce dzięki wsparciu piknikowej publiki. To spotkanie oglądało blisko 3000 widzów. Na dalekim wyjeździe suwalskie Wigry reprezentowało 16 osób. Sączersi zebrali się na swoim sektorze w około 100-osobowej grupie i prowadzili doping na miarę swoich możliwości. W trakcie spotkania zaprezentowali sektorówkę z napisem Ultras, a uzupełnił go transparent na płocie o treści Nigdy nie zginie. Fanatycy Chojniczanki początkowo zgłosili zapotrzebowanie na 200 wejściówek, jednak do Gdyni przybyli w 117 głów. Na płocie wywiesili 2 flagi, w tym płótno ziomków ze Starogardu Gdańskiego. Śpiewy przyjezdnych były dobrze słyszalne wśród gospodarzy dopiero po wyrównującej bramce. Arkowcy obchodzili tego dnia 40-lecie istnienia tczewskiego fanklubu. Fanatycy z tego miasta z racji swojego jubileuszu zaczęli świętować jeszcze na terenie Tczewa. Na miejscu zbiórki przy 70-metrowym transparencie z hasłem "Na tczewskiej ziemi wciąż wierni barwom 40 lat Arka Gdynia" odpalili symboliczne 40 razy. Po tej prezentacji nastąpił przemarsz ulicami miasta na dworzec PKP, na czele którego widniała flaga nieistniejącej już Wisły Tczew, ale która zapisała się na kartach historii tczewskiej Arki. Pod stadionem około 300-osobowa ekipa tczewiaków przy odpalonej pirotechnice obwieściła swój przyjazd. Podczas meczu grupa Ultras Arka 09 zadedykowała jubilatom dużą sektorówkę.
Na środku płótna widniał tczewski gryf trzymający herb Arki, a po jej bokach z jednej strony znalazła się grupka prekursorów tczewskiego fanklubu z 1974 roku, a z drugiej tłum fanów spod znaku TPAG przedstawiający rok 2014. W czasie tej prezentacji na płocie wylądowały skrojone przez tczewiaków barwy Lechii i zaprzyjaźnionych z nią klubów. Na górze sektora powiewały żółto-niebieskie flagi na kijach. Po meczu w Tczewie trwał dalszy ciąg świętowania i na dworcu odpalono ponad 170 rac. Ten mecz na żywo oglądało 4700 widzów. Jeszcze raz apeluję o nieużywanie środków pirotechnicznych podczas dzisiejszego spotkania. Fanatycy ze Świętego Miasta zameldowali się w Mielcu w 201 głów, wykorzystując w ten sposób całą pulę przyznanych wejściówek. Płot w klatce został nieźle oflagowany, a załoga przyjezdnych prowadziła dobry doping przeplatany z pozdrowieniami dla kiboli Stali. Gospodarze wystawili dobrze dopingujący młyn, który nie pozostawał dłużny na epitety ze strony częstochowian. W trakcie trwania spotkania fani FKS-u machali flagami na kijach. Frekwencja w Mielcu wyniosła 3000 widzów. Na stadionie przy Alei Unii nie wpuszcza się gości, więc kibicowsko był to teatr jednego aktora. ŁKS-iacy na płocie przy galerze oprócz tradycyjnych flag wywiesili również transparent Dawid Trzymaj się. Łódzcy ultrasi przygotowali na to spotkanie sektorówkę z antypolicyjnym hasłem ACAB, które przedzieliła postać zamaskowanego kibica ŁKS-u. Ten mecz na trybunach zgromadził 1400 widzów. Fani Radomiaka na spotkanie z rezerwami Legii do Nowego Dworu Mazowieckiego przyjechali w 200-osobowej grupie. Płot w klatce udekorowali 4 płótnami oraz transparentem dla ziomków przebywających w zakładzie karnym. Zieloni w swoim sektorze zaprezentowali flagowisko w asyście pirotechniki. Frekwencja na tym spotkaniu wyniosła jakieś 400 widzów. Powtarzam, przypominam kibicom z Radomia o zakazie używania środków pirotechnicznych. Jak można karać kogoś, jeżeli mogli to wnieść? Nie? Jak mogli to wnieść? Jak można ukarać, nie? To zajebiście, zajebiście. Na wyjazdowy mecz z rezerwami Chorzowskiego Ruchu przybyło 82 fanów Bielskiej Stali. Wywiesili w klatce flagę reprezentacyjną i 2 transparenty PDW oraz Maciek wracaj do zdrowia. Tego dnia miało dojść do spotkania koalicji Ruch Widzew oraz BKS i Zagłębie, jednak ostatecznie z niewyjaśnionych przyczyn do niczego nie doszło. Gospodarze, którzy w ten sam dzień grali u siebie z GKS-em Bełchatów, byli obecni na trybunach tylko przez pierwszą połowę. BKS Bielsko!
Spotkanie z Błękitnymi miało być wśród kibiców Rodła meczem na przełamanie. Stąd od około tygodnia w szeregach gospodarzy panowało małe poruszenie. Ostatecznie w Młynie zebrała się około 60-osobowa grupa najwierniejszych fanów. Na płocie zawisła jedna flaga oraz trzy transparenty. Jeden dla kolegi po szalu, który dochodzi do zdrowia, drugi z pozdrowieniami dla chłopaków na emigracji oraz trzeci z hasłem. Myśląc, że to koniec, popełniłeś wielki błąd, bo co powiesz dziś, gdy wracamy na front? Gospodarze zaprezentowali pokaz pirotechniczny w postaci świec dymnych w barwach, które uzupełniły flagi na kijach. W tym wydaniu to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, która ekipa według Was w tym tygodniu wypadła najlepiej. Napiszcie też, na jakie spotkania czekacie w następnym tygodniu. Wbijajcie też na naszego Face'a oraz subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV!